Dzień dobry. Witam Was serdecznie na pierwszym koronawirusowym wykładzie z przedmiotu analiza i eksploracja sieci społecznościowych. Na wstępie muszę Was serdecznie przeprosić za kiepską jakość audio. Postaram się to w najbliższym czasie naprawić i zorganizować jakiś porządny mikrofon. Tymczasem jednak, żeby już nie tracić kolejnego tygodnia zajęć, postanowiłem przygotować wprowadzenie do tematyki praw potęgowych i temu właśnie będzie poświęcony pierwszy wykład. Cóż to takiego są prawa potęgowe? Cofnijmy się 20 lat wstecz. Grupa naukowców z Uniwersytetu Notre Dame zadała sobie wtedy pytanie, jak duży jest internet. Może się to wydawać zdumiewające, ale 20 lat temu nikt tak naprawdę nie wiedział, jakie są średnie długości najkrótszych ścieżek pomiędzy stronami w internecie, jaka jest średnica sieci, jak duże są skupiska, jaki jest współczynnik grupowania w internecie. Ta grupa badaczy przygotowała specjalny crawler, za pomocą którego, korzystając z w miarę statystycznie porządnych mechanizmów, udało im się pobrać reprezentatywną próbkę, dzięki której byli w stanie podać pewne oszacowanie, jeśli chodzi o podstawowe parametry sieci internet. To, co nas najbardziej interesuje, to, co było głównym tematem, któremu poświęcona była publikacja, przez nich przygotowana, publikacja, która pojawiła się w prestiżowym czasopiśmie Nature, to była kwestia odkrycia pewnej specyficznej struktury, która występowała w zasadzie w każdym miejscu w internecie. Na kolejnych rycinach widzicie przybliżenia. Tutaj jest internet 20 lat temu w całej jego okazałości. Jak będziemy dokonywali takiego zoomu coraz bardziej, to się okaże, że w każdym miejscu natrafimy na specjalne wierzchołki, które stanowią huby komunikacyjne, wierzchołki o stopniu, o rzęd wielkości większym niż pozostałych wierzchołków w tej sieci. I te huby były wszędzie. One były rozrzucone w miarę jednolicie po całej sieci. Badacze zaczęli się zastanawiać, skąd one się wzięły, jaki proces generatywny tworzy topologię sieci, która umożliwia istnienie wierzchołków z tak ogromną dysproporcją, jeśli chodzi o stopień wejściowy. Odpowiedź okazała się bardziej zdumiewająca, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Odpowiedzią okazało się prawo potęgowe, rzecz znana już od wielu. Na poprzednim wykładzie mówiliśmy sobie o rozkładach stopni wierzchołków i wspominałem, że to jest dosyć ważna wielkość, za pomocą której będziemy w stanie porównywać ze sobą topologię różnych sieci. Na rycinach A i B widzicie dwie przykładowe sieci o diametralnie różnym rozkładzie stopni wierzchołków. Po lewej stronie widzicie rozkład wykładniczy, po prawej stronie rozkład potęgowy. Czym one się różnią? Ano, różnią się w zasadzie wszystkimi swoimi matematycznymi parametrami. Nas najbardziej interesuje rozkład potęgowy. To jest ten rozkład, który będziemy obserwowali bardzo, bardzo często w większości rzeczywistych sieci społecznościowych, w szczególności tam, gdzie pod spodem tym procesem generatywnym jest jakiś proces społeczny, ale nie tylko. Jak się okaże, natura również uwielbia rozkład potęgowy. Rozkład potęgowy dany jest bardzo prostym wzorem, który mówi o tym, że prawdopodobieństwo, że losowo wybrany wierzchołek będzie miał stopień K, jest odwrotnie proporcjonalna od potęgi tego stopnia. Wykładnik tej potęgi, alfa, nazywamy wykładnikiem charakterystycznym rozkładu potęgowego i on w przypadku sieci społecznościowych najczęściej przyjmuje wartości między 2 a 3. No oczywiście zdarzają się sieci, które mają ten wykładnik zdecydowanie bardziej zbliżony do 1, są też takie, które mają powyżej 3, ale myślę, że ten przedział między 2 a 3 to będzie ten obszar, to będzie to ten fragment spektrum możliwych sieci, w którym najczęściej będziemy się poruszali. Ponieważ ten rozkład zdecydowanie promuje wierzchołki o bardzo małym stopniu, a wierzchołki o bardzo dużym stopniu, jak widzicie, będą miały bardzo, bardzo niewielkie, choć niezerowe prawdopodobieństwo pojawienia się, to obserwowanie takiego rozkładu bezpośrednio w jego oryginalnej postaci może być dosyć utrudnione. Dlatego często będziemy posługiwali się wersją uproszczoną, to znaczy wersją obustronnie zlogarytmowaną. Spójrzcie, co się stanie, jeśli obustronnie to równanie zlogarytmujemy. Dostajemy po lewej stronie logarytm z prawdopodobieństwa, że losowo wybrany wierzchołek ma stopień K. Po prawej stronie natomiast dostajemy różnicę dwóch wartości. Pierwszą z nich jest logarytm z
stałej, drugą zaś jest logarytm z k do minus alfa, który wynosi minus alfa logarytm z k. Zauważcie, że to już jest zależność całkowicie liniowa. Moglibyście sobie tutaj powiedzieć y równa się minus ax plus b. Mielibyśmy po prostu zwyczajne równanie liniowe. Rozkład potęgowy występuje w dwóch wersjach. W wersji dyskretnej i w wersji ciągłej, oczywiście w zależności od tego, czy zmienna losowa przyjmuje wartości dyskretne, czy też wartości ciągłe. Nas, rzecz jasna, w domenie analizy sieci będzie zdecydowanie bardziej interesowała wersja dyskretna tego rozkładu, czyli ta, którą widzicie po lewej stronie. Rzecz jasna, wymagamy, żeby suma wszystkich prawdopodobieństw możliwych stopni dawała 1, co oznacza, że możemy również wyznaczyć tą stałą normalizującą, tak? Ponieważ ten wykładnik charakterystyczny alfa najczęściej będziemy estymowali z danych empirycznych, natomiast to duże C to jest po prostu stała normalizacyjna, która służy nam do tego, żeby właśnie prawdopodobieństwo dla wszystkich możliwych stopni sumowało się do jedynki, zatem możemy powiedzieć, że to prawdopodobieństwo to razem musi dać 1, z czego jesteśmy w stanie wyznaczyć tą stałą C, tak? Jest to 1 przez tą sumę, a ta suma, którą widzicie tutaj w mianowniku, to jest nic innego jak funkcja zeta Riemanna. Możecie znaleźć sobie jej opis na Wikipedii. Gdyby zmienna losowa k przyjmowała wartości ciągłe, no to wtedy oczywiście byśmy wymagali, żeby całka oznaczona od minimalnej wartości, którą ta zmienna może przyjąć do nieskończoności, dawała nam wartość 1, no i odpowiednio też moglibyśmy wyznaczyć sobie wartość tej stałej normalizacyjnej i przedstawić tą funkcję gęstości prawdopodobieństwa troszeczkę inaczej. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli spróbujemy sobie omówić specyfikę rozkładu potęgowego na bardzo konkretnym przykładzie. Widzicie tutaj dwie sieci transportowe. Obie dotyczą dokładnie tego samego kraju. Po lewej stronie sieć autostrad międzystanowych w Stanach Zjednoczonych, po prawej stronie sieć połączeń lotniczych. Jeżeli wierzchołkami oczywiście w obu sieciach są miasta. Stopniem wierzchołka po lewej stronie jest liczba autostrad, za pomocą których możemy dojechać do danego miasta. Co widzimy? Widzimy tutaj, że istnieje pewna średnia liczba autostrad, którymi możemy dojechać do danego miasta. Tak? Są miasta, do których prowadzą 3 autostrady, 4, 5, 6, ale jest jakaś wartość średnia. Są rzecz jasna takie miasta, do których prowadzi na przykład tylko 1 albo 2 autostrady, są też takie, do których prowadzi 10 autostrad, natomiast ten rozkład absolutnie nie pozwala na istnienie miasta, czyli wierzchołka, do którego prowadziłoby 1000 autostrad. To jest fizyczną niemożliwością i ten rozkład jawnie to oddaje. Tak? Tutaj prawdopodobieństwo, że zmienna losowa k przyjmie wartość 1000 wynosi 0, po prostu 0. Takie miasto nie istnieje. Spójrzcie na sieć reprezentującą połączenia lotnicze. Tutaj rzecz ma się zupełnie inaczej. Nie jesteśmy aż tak bardzo ograniczeni fizycznie. Jedynym ograniczeniem jest czas, który jest potrzebny samolotowi na to, żeby zwolnić pas startowy albo któryś z pasów startowych, jeżeli lotnisko jest odpowiednio duże. Oczywiście cała topologia połączeń lotniczych ma na celu zminimalizowanie liczby przesiadek, ponieważ to właśnie przesiadki są najbardziej kosztowne. Więc cała ta sieć rozpięta jest na kilku ogromnych komunikacyjnych hubach, do których doprowadzają setki różnych połączeń, natomiast większość lotnisk ma na celu tylko i wyłącznie dowiezienie pasażerów do najbliższego huba bądź najbliższych dwóch hubów. Jeżeli spojrzycie teraz na ten rozkład potęgowy, który w wielkim uproszczeniu wygląda w ten sposób, to zauważycie, że po pierwsze, oczywiście cała masa rozkładu jest skupiona na małych wartościach k i to jest prawda. Prawie wszystkie lotniska na świecie są małymi lotniskami, które mają dosłownie kilka połączeń lotniczych. Natomiast istnieją takie lotniska, dla których k, czyli liczba połączeń, jest bardzo duża. Oczywiście prawdopodobieństwo, że losowo wybrane lotnisko będzie właśnie tym wielkim komunikacyjnym hubem, jest nieduże. No, w Europie mamy kilka takich lotnisk. W Stanach Zjednoczonych, jak widzicie w tej mapie, też kilka lotnisk. Los Angeles, San Francisco, Nowy Jork, Waszyngton czy Chicago. Natomiast ważne jest, że prawdopodobieństwo tego, że k przyjmie wartość 100, 200 czy 300, mimo że jest nieduże, nie jest zerowe. Wręcz przeciwnie, jak się okaże, rozkład potęgowy gwarantuje istnienie takich właśnie hubów o bardzo wysokim stopniu. Tutaj widzicie ten sam rozkład, ale w skali logarytmiczno-logarytmicznej. Jak sobie powiedzieliśmy, w tej skali rozkład przedstawia sobą linię prostą. Inny przykład
porównania zjawisk, które są opisane rozkładem potęgowym i rozkładem w tym przypadku normalnym. Jedną z cech, która najczęściej jest przywoływana jako przykład w naturze rozkładu normalnego, jest wysokość ludzi. Ludzie mają pewną średnią wysokość, oczywiście ona wraz z czasem nieco się zwiększa, bo żyjemy dłużej, lepiej się odżywiamy. No niemniej jednak istnieje pojęcie najwyższego i najniższego człowieka na świecie i różnica między nimi jest pięciokrotna. Jak się okazuje, najwyższy zarejestrowany człowiek liczył sobie trochę ponad 2,70 m, najniższy człowiek, mówię tutaj o osobie dorosłej, 56 cm, no więc jest to różnica pięciokrotna. Widzicie, że ten rozkład jest normalny, ma swoją wartość oczekiwaną, ma jakieś odchylenie standardowe. Po prawej stronie widzicie rozkład wielkości miast w Stanach Zjednoczonych i to, zresztą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, to jest z kolei zmienna liczba mieszkańców danego miasta, która ma rozkład potęgowy w zasadzie w każdym kraju. Największym miastem w Stanach Zjednoczonych jest aglomeracja Nowego Jorku, liczy sobie, załóżmy, 8-10 milionów ludzi. Najmniejszym oficjalnie zarejestrowanym miastem jest Duffield w stanie Virginia, które ma oficjalnie 52 mieszkańców. Różnica jest 150-tysiąckrotna. I jeśli byśmy sobie te dane z amerykańskiego cenzusu wyświetlili w postaci rozkładu, to zobaczycie właśnie ten charakterystyczny kształt rozkładu potęgowego. Spójrzmy na kilka przykładowych zbiorów danych. Bez jakiegoś wchodzenia głęboko w to, czym te zbiory danych są, widzicie tutaj kilka zbiorów danych opisujących sieci, które mają potęgowy rozkład stopni wierzchołków i kilka takich, w których ten potęgowy rozkład stopni wierzchołków nie występuje. Wspominana już przez nas i analizowana na pierwszym wykładzie sieć powiązań pomiędzy aktorami i aktorkami w Hollywood. To jest klasyczna sieć, która ma potęgowy rozkład stopni wierzchołków. Tutaj średni. Po kolei mamy informację, czy graf jest skierowany, czy nieskierowany. Liczba wierzchołków, liczba krawędzi, średni stopień wierzchołka, wykładnik charakterystyczny rozkładu potęgowego i długość średnich średnia długość najkrótszych ścieżek. Więc takie rzeczy jak na przykład graf łączący ze sobą aktorów w Hollywood albo graf połączeń w komunikacji mailowej. No oczywiście sieć www, czy sieć połączeń pomiędzy blogami w jakiejś blogosferze, czy sieć importów pomiędzy pakietami w jakimś języku programowania. To są wszystko sieci, w których występuje potęgowy rozkład stopni wierzchołków, na przykład, a z kolei na przykład sieć komunikacyjna kolejowa z natury rzeczy, tak jak zresztą analogicznie do sieci autostrad, nie posiada tego rozkładu potęgowego. W rzeczywistości w nauce prawa potęgowe są bardzo powszechne. I prawo potęgowe, czy wystąpienie prawa potęgowego jest bardzo dobrym sygnałem, że mamy do czynienia z systemem złożonym. Nie ma ścisłej definicji tego, jaki system należy uznać za system złożony. Natomiast większość systemów złożonych da się opisać, czy współdzieli kilka cech. Po pierwsze, w systemach złożonych występuje duża zależność od warunków początkowych. A co za tym idzie, niewielkie zaburzenie warunków początkowych na samym początku procesu może spowodować daleko idące zmiany. Nie znacie to z wersji uproszczonej z telewizji czy z filmu pod postacią nazwy Teoria chaosu, ale do tego się to troszeczkę sprowadza, że wiele własności czy wiele cech topologicznych sieci w dużej mierze zależy od tego, jak wyglądała ta sieć na samym początku, czyli pojedyncza zmiana krawędzi na samym początku może spowodować bardzo dużą zmianę w topologii sieci, kiedy proces generowania sieci się skończy. Zakładamy również, że w systemach złożonych występują liczne niebanalne interakcje pomiędzy składowymi, plus zakłada się również dwie rzeczy. Po pierwsze emergentność, to znaczy, że pewne własności są emergentne, że one się pojawiają wraz z rozwojem sieci,
Po drugie zaś zakłada się synergię. Synergia to takie zjawisko, w którym całość jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części składowych. Więc w przypadku systemu złożonego, ten system oferuje jakąś funkcjonalność większą niż tylko i wyłącznie suma jego części składowych. No i całą charakterystyczną systemów złożonych jest również ich nieustanna ewolucja. I właśnie to w systemach złożonych bardzo wiele zjawisk jest opisywanych za pomocą prawa potęgowego. No i jeszcze raz dla przypomnienia, ta generalna wersja prawa potęgowego, gdzie prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej wartości zmiennej losowej jest odwrotnie proporcjonalne do potęgi tej wartości. Kilka zjawisk, które są opisane, i takich nieoczywistych zjawisk, które są opisane za pomocą prawa potęgowego, liczba linków wchodzących do danej strony, czy liczba maili wysłanych przez użytkownika, ale też na przykład liczba cytowań poszczególnych artykułów naukowych, które są publikowane w periodykach naukowych. Z takich ciekawostek, na przykład liczba wystąpień poszczególnych nazwisk. Mimo że moglibyście się zastanawiać, przecież proces tworzenia nazwiska, tego w jaki sposób jakieś nazwisko ewoluuje przez czas, jest bardzo złożony. No to składa się wiele różnych czynników, to ja w jaki sposób ludzie się wymieniają nazwiskami, czy zwyczajowe jest to, że na przykład kobieta przyjmuje nazwisko mężczyzny, czy zachowuje swoje, czy na przykład w niektórych kulturach następuje sklejanie nazwisk. Czasami nazwiska są nadawane od miejsca, z którego ktoś przybył, czasami od zawodu, który ktoś wykonuje, więc historycznie, gdybyśmy się cofali wstecz, trudno byłoby pewnie prześledzić historię każdego indywidualnego nazwiska. A jednak, wykreślimy sobie rozkład częstości występowania nazwisk w Polsce, oczom naszym ukaże się praktycznie idealne prawo potęgowe. Na tym slajdzie macie przedstawionych kilka zjawisk, które są opisywane za pomocą prawa potęgowego. Ta szara część wykresu to jest fragment, w którym prawo potęgowe jeszcze być może nie do końca działa. To jest ten obszar dla niewielkich wartości zmiennej losowej, którą badamy. Natomiast poza tą szarą strefą już prawo potęgowe w pełni działa. No i spójrzmy, za chwilę jeszcze powiemy sobie o częstotliwości występowania słów w języku. To jest cecha wspólna w zasadzie dla wszystkich języków i jedno z najpiękniejszych, najbardziej spójnych przykładów występowania prawa potęgowego. Wspomniałem już o cytowaniach prac naukowych. Dla prac, które zdobyły sobie poniżej 100 cytowań, być może to prawo potęgowe jeszcze nie do końca jest spełnione, znaczy to dopasowanie do prawa potęgowego nie jest idealne, chociaż i tak jest niezłe. Natomiast powyżej, to znaczy dla prac, które rzeczywiście zdobyły sobie duże poważanie i są chętnie cytowane w środowisku naukowym, dopasowanie do prawa potęgowego jest w zasadzie idealne. Prawo potęgowe występuje w liczbie odwiedzin poszczególnych stron www. To jest statystyka wygenerowana za pomocą Alexy. Tam się okazuje, że prawdopodobieństwo, że na losową stronę wejdzie 10 osób dziennie, 100 osób dziennie czy 10 tysięcy osób dziennie, jest idealnie rządzone prawem potęgowym. Oczywiście to prawo nie determinuje tego, na którą stronę wejdzie tyle osób. Chodzi tylko i wyłącznie o rozkład tej liczby odwiedzin. Sprzedaż książek. Przecież sprzedaż książek to jest jakiś proces marketingowy, o tym, które książki się dobrze sprzedają, a które nie, decyduje mnóstwo czynników. To jest kwestia recenzji, to jest kwestia wystąpień autorek i autorów w programach telewizyjnych, to jest ich działalność w mediach społecznościowych, to są promocje organizowane przez różnego rodzaju sklepy, zarówno stacjonarne, jak i internetowe. Masa różnego rodzaju zjawisk. A mimo to, jak widzicie, począwszy od pewnej liczby sprzedanych książek, znów prawo potęgowe. Liczba telefonów, które odbieramy w ciągu dnia. Większość z nas oczywiście, znakomita większość z nas odbiera mało telefonów. Tak? W tym miejscu mamy 10 telefonów odbieranych dziennie. No, okazuje się, że są numery telefoniczne, na które dzwonią dziesiątki tysięcy ludzi. Rzecz jasna, są specyficzne numery telefoniczne. To może być 911, to może być jakaś infolinia dużego banku albo
albo coś w tym stylu. No niemniej jednak widać tutaj wyraźnie prawo potęgowe. Tu moglibyście powiedzieć, tutaj nie ma prawa potęgowego, bo przecież tutaj mamy liniową skalę. Owszem, ale to jest skala Richtera i dla tych, którzy nie wiedzą, skala Richtera sama z siebie już jest skalą logarytmiczną. I częstotliwość trzęsień ziemi jest również rządzone prawem potęgowym, co jest bardzo, bardzo smutną wiadomością, ponieważ prawo potęgowe gwarantuje występowanie rzadkich, bardzo dużych wartości. Innymi słowy, prawo potęgowe gwarantuje nam, że prędzej czy później nastąpi trzęsienie ziemi, które będzie miało siłę 8, 9 czy 10 w skali Richtera. Badacze zbadali rozkład wielkości kraterów na Księżycu. Jak tutaj macie na osi X-ów wielkość czy średnicy każdego krateru, liczbę takich kraterów na Księżycu i znów, jak widzicie, idealne prawo potęgowe, co z kolei oczywiście mówi nam o tym, jak wygląda rozkład wielkości drobin skalnych, które w przestrzeni kosmicznej sobie krążą, no bo kratery są przecież generowane przez uderzenia, ciągłe uderzenia mniejszych i większych kawałków meteorów w powierzchnię Księżyca, która jest pozbawiona tego ochronnego płaszcza atmosfery, w której te kamyczki mogłyby się spalić. Co jeszcze ciekawego? No, klasycznym przykładem, jeżeli chodzi o ekonomię, jest rozkład dobrobytu. W zasadzie w każdej ekonomii mamy rozkład potęgowy, jeżeli chodzi o zarobki. Wspomniane już tutaj częstotliwość występowania nazwisk, czy na przykład rozmiar poszczególnych miast. Warto jest też wspomnieć, że nie wszystko, co w skali logarytmiczno-logarytmicznej trochę przypomina prostą linię, jest od razu koniecznie zgodne z rozkładem potęgowym. Tutaj macie trzy przykłady zjawisk, które w pierwszej chwili moglibyśmy mylnie zaklasyfikować właśnie do klasy zjawisk opisanych przez rozkład potęgowy, ale mylilibyśmy się. Na pierwszej rycinie widzicie liczbę osobników poszczególnych gatunków ptaków w Ameryce Północnej. Jak się okazuje, mamy bardzo dużo rzadkich gatunków ptaków. Istnieje też kilka gatunków ptaków, w których mamy bardzo, bardzo wielu przedstawicieli. Tak? Prawdopodobieństwo ich jest, natknięcie się na nie jest znacznie mniejsze, ale zauważcie, że jeśli chodzi o ten fragment wybrzuszenia, tutaj mamy stosunkowo dużo, za dużo mamy takich średnich gatunków ptaków. Tak? Gdyby to było prawo potęgowe, ta linia szłaby w ten sposób i mielibyśmy znacznie mniej gatunków ptaków, dla których obserwujemy na przykład, dajmy na to, 100 czy 1000 czy 10 tysięcy osobników. W drugą stronę z kolei przekrzywia się liczba adresów pocztowych spotykanych w skrzynkach adresowych. To też były badania prowadzone bodajże albo na Gmailu, albo na jakimś poprzedniku Gmaila, jakimś Hotmailu, albo czymś takim. Tam z kolei okazuje się, że większość z nas ma niewiele tych adresów pozapisywanych, bo nie korespondujemy z jakąś bardzo dużą liczbą osób, natomiast za mało było osób, które miały ogromne, ogromne skrzynki adresowe. I wreszcie ciekawy przykład, rozmiary palących się lasów. Otóż tutaj to prawo potęgowe funkcjonuje, ale tylko i wyłącznie do pewnego rozmiaru. Powiedzmy gdzieś w tych okolicach, tak, 1000 akrów, 10 tysięcy akrów. Przyjmijmy, że mniej więcej gdzieś w tym miejscu jest ten punkt odcięcia. Wspomnijmy sobie jeszcze o tym. To jest przykład rozkładu potęgowego z wykładniczym odcięciem. Chodzi o to, że gdyby było tak, że na świecie mielibyśmy nieograniczone zasoby leśne, to prawdopodobnie ten rozkład byłby rozkładem potęgowym, to znaczy gwarantowałby, że mimo, że znakomita większość pożarów lasów jest niewielka i szybko wygasa po wypaleniu jakiegoś niewielkiego fragmentu, to prędzej czy później musielibyśmy oczekiwać takich katastrofalnych w skutkach gigantycznych pożarów, które trawią ogromne połacie lasu. My najzwyczajniej w świecie już tych wielkich połaci lasu nie mamy, ponieważ tych lasów nie ma, więc one nie mogą się też siłą rzeczy spalić, więc tutaj upatrywałbym niezgodności z prawem potęgowym. Prawa potęgowe często wiązane są z fraktalami i z pojęciem samopodobieństwa. To jest związane z taką inherentną niemożliwością pomierzenia pewnych wartości
w zjawiskach opisanych przez prawa potęgowe. I zjawisko samopodobieństwa i to, co definiuje niejako fraktale, jest w dużej mierze właśnie związane z występowaniem prawa potęgowego. Wiele, wiele lat temu Edouard Mandelbrot, którego prawdopodobnie znacie jako przede wszystkim twórcę fraktali, jeżeli ktoś nie widział, link kliknąć, obejrzeć, to oczywiście genialny francuski matematyk, zadał pytanie, jak długie jest wybrzeże Anglii. I okazuje się, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. A nie ma na nie odpowiedzi z tego prostego względu, że poprawna odpowiedź wymaga zdefiniowania skali, a wybrzeże Anglii jest zjawiskiem bezskalowym i posiada samopodobieństwo. Spójrzcie, o co chodzi. Jeżeli przyjmiemy, że miarka, którą będziemy mierzyć długość wybrzeża Anglii ma, powiedzmy, rozdzielczość 10 km, no to zmierzymy sobie to wybrzeże i wyjdzie nam jakaś wartość. No, dajmy na to, nie wiem, 10, przesadziłem teraz, no, strzelam, 4000 km. Jeżeli przyjmiemy rozdzielczość miarki kilometr, będziemy w stanie znacznie dokładniej wymierzyć to wybrzeże Anglii i wtedy zamiast 4000 km okaże się, że na przykład wybrzeże liczy sobie 5500 km. Ale jeżeli weźmiemy miarkę metrową i jeszcze dokładniej to pomierzymy, to wtedy okaże się, że zamiast 5500 km to wybrzeże liczy sobie na przykład 6800 km i tak dalej, i tak dalej. Nie ma właściwej skali. Nikt nie może powiedzieć, że ta konkretna skala, czyli ta konkretna rozdzielczość pomiaru jest właśnie tą właściwą. No, dlaczego tak się dzieje? No, z tego względu, że to wybrzeże jest, jak przyjrzycie się z bliska mapie Anglii, spojrzycie sobie na jej wybrzeże, to okaże się, że ono wygląda troszeczkę fraktalowo, to znaczy jakbyśmy sobie robili teraz takie zbliżenia jakiegoś małego fragmentu tego fraktala, tudzież tego wybrzeża, to będziemy widzieli jego zmniejszoną wersję. Czego się bierze ta bezskalowość, niemożliwość policzenia? Otóż z bardzo, bardzo prostego powodu. Mianowicie bezskalowość jest związana właśnie z rozkładem potęgowym. Spójrzcie, mamy oryginalny wykres naszego prawa potęgowego. Tak? To jest nasze oryginalne prawo potęgowe. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartość, określoną wartość, zmienna losowa x przyjmie określoną wartość, jest odwrotnie proporcjonalna, tak, do potęgi. Po zlogarytmowaniu dostajemy właśnie ten wzorek. Teraz wyobraźmy sobie, że przeskalowujemy to x, tak, że zamiast na przykład liczyć 10 km, wstawiamy sobie tutaj 0,1, tak, po to, żeby zacząć liczyć teraz z rozdzielczością 1 km. Generalnie rzecz biorąc, przeskalowujemy to, co tutaj mamy w sposób liniowy. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli teraz do naszego wzorku podstawimy sobie bx, będziemy mogli to rozbić na dwie funkcje, w to miejsce podstawimy nasz wzór na prawo potęgowe, to dostaniemy ostatecznie taki wyraz. Ten wyraz z kolei, ponieważ to b jest oczywiście stałą, minus alfa jest stałą, tylko to jest nasza zmienna, zatem mamy ten czynnik, który się różni od oryginalnego czynnika tylko i wyłącznie o wymnożenie przez stałą. Zatem po zlogarytmowaniu jedyne, co się stanie, to te punkty nieco się przesuną na tym wykresie, natomiast kształt samego wykresu w żaden sposób nie ulegnie zmianie. Jeżeli weźmiemy sobie rozkład, dajmy na to dochodów, to nie ma żadnego znaczenia, czy my dochody Polaków będziemy liczyli w złotówkach, w euro, czy w jordańskich dinarach. Wynik będzie dokładnie taki sam. Rozkład w żaden sposób się nie zmieni. I to samo zjawisko leży u podstaw właśnie bezskalowości.